Dobrze mi idzie. Pozwólcie pędzlom badać płótno. Niech będą przedłużeniem waszych rąk. Ona wie, co mówi. Lubię malować. Ej, uważaj! Przepraszam. Co ty robisz? Oddaję ci. Przestań. Ej, dosyć. O, chyba mamy kłopoty. Nie mam innego wyjścia. Co? Co się stało? Ale to ładnie. Wasze pierwsze wyzwanie. O, romantyczne. Nic prostszego. Matthew? Co ty robisz? Masz delikatne dłonie. Zrobiło się dziwnie. Dotarło do mnie, jaka jesteś piękna. Dobra, dobra. Zaraz, mam pomysł. Złączę ze sobą pisaki i zacznę rysować. Wyjdzie podwójne serduszko. Wygląda jak w 3D. Pomysłowe, co? Co? Chwila. Sorki, jestem zajęty. Moje serce należy do innej. Do Stacy. Ideał. Wow, no, no, niesamowite. Muszę coś narysować. Mam świetny pomysł. Zbliżę do siebie dwie końcówki pisaka. Kolory się ze sobą wymieszają. Chyba wystarczy. Teraz najlepsza część. Jak zacznę malować, kolory zaczną się mieszać. Powstaje bardzo fajny efekt. Super! Jak tęcza. Patrz na to, Stacy. Co to na to, Lily? Pomysłowe użycie kolorów. To świeże, Stacy. Ale zwycięża Matthew. O, to miłe. To dla ciebie. O, dzięki. Pyszny ten popcorn. Gdzie moje maniery? Dzięki, Matthew. Łap! O! Leci! Celny strzał. Uwaga! Co? Hej, pasuje ci. Zaraz padnę ze śmiechu. Co się dzieje? O, jestem ptakiem! Cudowne! Wyglądasz jak przytulanka. Pamiętacie o wyzwaniu? Ups, zapomniałam o tym. Narysujcie uroczego kurczaczka. Bez problemu! O, jest jeszcze popcorn. Ha, mogę użyć ziarenek. Wysypię je na papier. Wcześniej pokryłam kurczaka klejem. Strząsnę nadmiar ziarna i kurczak gotowy. Wow, dobry pomysł. Wezmę też tapkę. Zawsze mam jedną w pogotowiu. Zetrę ją na papier. Co? Masz złoto? Kim ty jesteś? Gotowe. Mały złoty kurczak. Patrzcie, jak błyszczy. Uroczy. Decyduj, Lily. Trudny wybór. Są dość podobne. Choć jeden pokryty jest cennym metalem, a drugi jest dość zwyczajny. Wiecie co? Ogłaszam remis. Gratulacje. Wuhu! Tak jest fair. Przygotuję się do kolejnego wyzwania. To chyba dobry moment. Stacy, mam coś dla ciebie. Podobają ci się? Nie mogę tego przyjąć. O, to dla mnie? Nie, dla Stacy. Serio? Ciekawe, co to jest. O, patrzcie! Co? To tylko jednorożec. Nie rozumiem kobiet. O, to od mojego crusha. Nigdy go nie wyrzucę. Mam pomysł na kolejną rundę. Jednorożec. Poważnie? Niech ci będzie. Nie, nie tak to ma wyglądać. Ale miękki. O, jest tu coś jeszcze. Czy to cukierek? Pachnie jak cukierek. Pyszne. Co się dzieje? Zaraz, zaraz. Chyba już rozumiem. Biorę się do pracy. Wezmę kartkę w kratkę i zrobię zarys jednorożca. Dodam jeszcze jedną linię. Efekt was zaskoczy. Teraz dodam szczegóły. To będą włosy. Wypełnię obrys. Będzie się wyróżniał. Trochę koloru. Będzie wyglądał ślicznie. Muszę uważać, żeby nie wyjść za linię. Róg będzie kolorowy. Dobrze? Jeszcze kilka szczegółów. Gotowe! Lili, skończyłam! Czas się kończy. Co? Jak? A ja co mam robić? Nic więcej nie wymyślę.
Tada! Próbowałeś? Brawo, Stacy! Bardzo ładnie! Nie ma co tu dużo mówić. Wygrywa Stacy! Bez dwóch zdań. Ta, wiem. Uhu, wiedziałam! Hehe, to będzie dobre. Hej, Stacy! Czemu to zrobiłeś? Bo to śmieszne. Dzieciak z ciebie? Też tak potrafię. Nadal uważasz, że to śmieszne? Zasłużyłeś. Nie znasz się na żartach. Nie zadzieraj ze mną. No, Stacy! Pokaż, na co cię stać. Już po tobie. O, to chyba był błąd. Muszę wygrać? Czemu jesteś taka silna? Pękasz? O, co wy robicie? Przestańcie. Ona zaczęła. Kolejne wyzwanie to zwierzęta. Niezbyt konkretnie. Co mam narysować? Wiem, co zrobię. Wykorzystam odcisk Matthew. Wypełnię tę lukę. I zacznę rysować po farbie. Zacznę od dzioba. Namaluję korektorem oko. Jak wyschnie, dodam źrenice. Teraz nogi. Żółty będzie tu idealny. To flaming. Wyszło całkiem nieźle. Co myślisz? Wow! Ale mam lepszy pomysł. Stacy wykonała już część pracy. Dodam jeszcze kilka szczegółów. Fajna zabawa. Mogę tak cały dzień. Ogranicza mnie jedynie wyobraźnia. Narysuję tygrysa. Przystojniak z niego. Łatwizna. A z tego kleksa zrobię rybę. Lili chciała zwierzęta. Dostanie całe zoo. A może żaba? Skończyłem! Proszę! Przyznaj, że zżera cię zazdrość. I kto wygrywa? Jakie słodkie! O, bardzo kreatywnie! Kocham flamingi! Strasznie ciężki wybór. Ogłaszam remis. Zasłużyliście. Gratulacje! Tak! Chodź tu! Dobra robota! Co to za dźwięk? To chyba mój telefon. Skąd to się tu wzięło? Ile ty masz tam tych rzeczy? O, mój jednorożec. Aha, tu jest. Halo? O, hej, jak tam? Dokąd idziesz? Chyba nie bierze wyzwania na poważnie. O, okej. Źródłem inspiracji będzie dla was Popit. Ha, jak to ugryźć? Czego mógłbym użyć? Zaraz, wykorzystam ten wałek. Namaluję na nim kropki. Zamierzam pokryć nimi cały wałek. Zmienię kolor farby na pomarańczowy, a potem dodam pozostałe kolory tęczy. Odpręża mnie to. Prawie koniec. Chyba wystarczy. Teraz przejadę nim po kartce. Bez pośpiechu. Nie chcę, żeby się rozmazały. Ostrożnie. Powoli. Patrzcie. Wygląda jak Popit. O, wiem. Co mnie ominęło? Niewiele. Jestem Popit! Nieźle, co? Lili? Czuję, że żyję. Patrz, Stacy. Wyglądacie niedorzecznie. To ty odstajesz od grupy? Nie wiem, co powiedzieć. Patrz na mój obrazek, podobny do nas. A twoja praca, Stacy? Przygotowałaś coś? Oczywiście, że nie. Rozmawiałam. Zawiodłaś mnie. Wygrywa Matthew. Wygrał najlepszy! Koniec przyjaźni! To była ostatnia runda. Ciekawe, kto wygra. Spójrzmy na wyniki. Podliczmy. Mam dobre przeczucie. Wygrywa Matthew. Gratulacje. Tak, uhu! Jestem najlepszy. Twoja nagroda. Złoto? Dobrze mnie znasz. To nie fair. To ja miałam wygrać. O, mam poczucie winy. Proszę. Co? Że jak? Poważnie? Och, jak miło. Lubię szczęśliwe zakończenia. I tak mam mnóstwo złota. Och, zobaczcie, co będzie następne, chłopaki. Wszystko jasne? To na pewno będzie interesujące. A ja zdecydowanie dostałem lepszy talerz. Widzicie? On ma tyle różnych kolorów.
Hej, a co ze mną? Nie wiem. Och, przykre i smutne. Jesteś okropny. Chwila, już wiem. Mam nie jednego asa w rękawie. Nie. Ło, hej, co się dzieje? Ech, w sumie to... To jest to. Bum! Pojawił się kolor, kochani. Żółty. Wow, to tak można? Och, jak najbardziej. Stworzę jeszcze kilka kolorów. Oto czerwony i oczywiście brązowy. Trzeba też pamiętać o niebieskim. Gotowi na odrobinę magii? O! Wow! To niesamowite. Mam już wszystkie kolory. Do dzieła. O tak, jestem gotowy. Ha! Niech wygra najlepszy naleśnik. Każdy używa innej techniki, więc trudno jest stwierdzić, kto wygra. Obym to był ja. Powoli, spokojnie. Bardzo proszę. Super, kontury wyszły bardzo ładnie. Poszło gładko. Jak na razie rysunki wyglądają bardzo podobnie, ale teraz zobaczymy prawdziwy styl. O ile uda mi się nie wyjechać poza kontury. O tak, radzę sobie świetnie. Spójrzcie tylko na tę precyzję. Czy on myśli, że jest lepszy niż ja? Jeszcze zobaczymy. Chyba obaj skończyliśmy. A teraz chwila prawdy. Odwracamy. Och, przepiękne. Ale przydałoby się coś jeszcze. Jakaś błyskotka. Złoto to zawsze dobry pomysł. Wiecie dlaczego? Wystarczy spojrzeć, jak lśni. Ło, to bardzo drogi naleśnik, ale nie będę się martwił. Spójrz, jurorko, skończyliśmy. Wow, wygląda przepysznie. Dobra, prawda? Wiedziałem. Ten z kolei jest bardzo piękny. Uch, ale smakuje okropnie. Jest niejadalny. Wygrałeś. Ja? Uhu! No wiesz... Raz, dwa, trzy, start! O! Kwiatek? Okej, to powinno być proste. Naprawdę musimy to robić? Nie wiem, jak zacząć. Momencik. Chyba mam pomysł. Jestem genialna. Położę swoją biżuterię na kartce, a teraz nałożę na nią farbę. Wystarczy odrobinka. Wykorzystam kilka kolorów. Okej, zrobione. Teraz przesunę łańcuszki po kartce końcówką pędzelka. W ten sposób farba się rozprowadzi i kolory się pomieszają. Oto moja interpretacja kwiatka. Ładne, prawda? Wow, jestem pod wrażeniem. A teraz mogę zrobić sobie makijaż. Oto moja szansa. Muszę dobrze wyglądać, bo jestem popularna. Jasne, racja. Właśnie tego potrzebuję. Teraz mogę stworzyć kwiatek. Rozprowadzę farbkę pędzlem do makijażu, a potem zrobię to samo zielonym kolorem. Wygląda wspaniale. Dodam jeszcze kilka detali i gotowe. Śliczny obrazek. A tego lepiej się pozbędę. Co ty robisz? Nic, nic. Oby... Nie rozpraszaj mnie, jak się maluję. Wyglądam olśniewająco. Och, czas minął. Jak mi poszło? Genialne dzieło, prawda? Moje jest bardziej delikatne. Świetna robota. Interesujące, Saro. Wiedziałam, że się pani spodoba. Nie wierzę. Co cię tak śmieszy? Masz farbę na buzi. Moja piękna cera. O nie. To dzieło sztuki, Saro. Powinnaś pokazać to światu. Wasze obrazy są piękne. Obie świetnie się spisałyście. W porządku. Teraz ja zaczynam. O rany. Spójrz na tego wielkiego pączka. Okej. Te kółka przydadzą się do dekoracji. Małe położę tutaj. A duże tu. A teraz wezmę kolorowe polewy. Hej, pomóż mi i weź czerwoną. A teraz wlewamy je do środka. Wspaniale! Krok po kroku. Trzeba jeszcze dodać posypkę. Są przeurocze i mają fajny kształt. Okej, jesteś gotowa na kolejną część? Do dzieła! Zdejmujemy foremki. Wow! Zobacz, jak wszystko pokryło.
Może teraz otworzysz swoje? Hej, ja też mam pączka! Chwila, ale to wszystko? Maleńki pączuś? Okej, chyba znalazłam rozwiązanie. Wygląda na to, że mam tu trochę koralików i nadgryzioną czekoladę. Może uda mi się coś z tego zrobić. Rozpuszczę ją w ręce i zrobię polewę. A na wierzch dodam koraliki. Czekolada smakuje świetnie, ale to jeszcze nie to. Brakuje tu wisienki na torcie. Zimne ognie. Hej, patrz, co dla ciebie mam. Wow, będzie pasowało. Zapalę go. Dzięki, wygląda super. Nie ma za co. Okej, czas zdmuchnąć ten ogień. Chwila, nie da się. O nie, on potrzebuje pomocy. Uratuje cię, Jake. Wow, prawie zgasiłaś mnie. I dlatego wygrywa ona. Następne wyzwanie polega na namalowaniu jednorożca. O tak, kocham jednorożce. To tak jakby koń, prawda? Nie umiem rysować zwierząt. Psst. Co? Patrz na to. Mnóstwo kasy. Dam ci ją, jeśli narysujesz mi jednorożca. Saro! Jestem zawiedziona. Nie, masz rysować sama. Pani strata. Tym razem na pewno zawalę. Chyba dramatyzujesz. Znam pewną fajną sztuczkę. Położę dłoń na kartce i ją odrysuję. A teraz dorysuję resztę. To prosty sposób na stworzenie jednorożca. A teraz dodam trochę koloru. Róż będzie pasował idealnie. Och, ale słodki. Pokoloruję jeszcze róg. Szybko poszło. I gotowe. O, spójrzcie tylko. Z czego się tak cieszysz? Zainspirowałam się. Mogę skopiować jej rysunek. Tylko, że mój jednorożec będzie bogaty. A z tego zrobię róg. Prawdziwa sztuka kosztuje. Co sądzicie? Serio? To kopia mojego. Nie, mój jest nadziany. Halo, proszę pani? Och, no proszę. Wspaniale. Brawo, dziewczyny. Jestem artystką. Dobra, puszczę ci to płazem. Ups. Co dostaniemy tym razem? Tada! Bita śmietana. Halo? Ktoś mi pomoże? Możesz zrobić z tego coś jadalnego? Wielkie dzięki. Ale ona ma dobrze. Co mogę z tego zrobić? To, co zawsze robię w domu. Herbata na szczęście jest tania. Najpierw odrobina mleka. A teraz czarna herbatka. Piękny karmelowy kolor. A na wierzch pyszna bita śmietana. Czyż nie wygląda ślicznie? Powinnam dodać czekoladę. Ciasteczka są tańsze. Cukier wystarczy. Jego ceny nie da się pobić. Już czuję ten słodki smak. Kropelka barwnika spożywczego od razu wygląda lepiej. Wow, ekstra! Oto wisienka na torcie, czyli posypka. Kolory dodają tej herbatce uroku. A gdzie mój deser? Oto pani koktajl. Wow! Niezły jak na domową robotę. Mogę to pożyczyć. Dobrze, że dużo zostało. Wow! Chyba wystarczy, Mandy. To jest większe od ciebie. Moje arcydzieło! O, wisienka chyba za dużo waży. Nie tak miało być. Mam zniszczoną fryzurę. Mój koktajl wygląda teraz okropnie. No cóż. Poproszę deser. Wisience nigdy się nie oprę. Wygląda raczej średnio. Super. Przyda mi się do tego słomka. Zobaczmy. O tak, to z
zdecydowanie wygrywa. O tak, smakuje jej, wiedziałam. W sztuce piękne jest to, że każdy może odbierać ją inaczej. Kto waszym zdaniem stworzył arcydzieło? Matthew czy Stacy? Napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie pokazać tego filmiku znajomym i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.